Witajcie, kochani. Dziś stworzę drugą już tygodniówkę kwietnia. Pierwsza tygodniówka była bardzo krótka. Będliście ją raptem dwa dni temu. I była taka bardzo, bardzo kolorowa. I tak samo rozpoczęcie kwietnia. To był po prostu strzał. Ale dzisiaj zrobimy coś spokojniejszego. Skoro w tym tygodniu mamy Wielkanoc, to mam tutaj kilka jeszcze naklejek, które mi zostały tam z poprzedniego miesiąca. Takie, wiecie, zajączki są i zwierzątka. I w ogóle mam kilka takich zestawów naklejek już kupionych. Zaraz wam pokażę. Ostatnio właśnie w Actionie oczywiście, które są takie spokojniejsze. I takie bardziej naturalne. Zobaczcie, jakieś lamy, kaktusy. Te są też sweetaśne. I widzicie, takie bardzo spokojne. I tu mam jedną, którą ostatnio też wygrzebałam, tą wynalazłam. Taką, wiecie, ogrodniczą. Są jakieś, nie wiem, co to ma być, pietrucha? Coś w tym stylu, też fajne. Takie, ale wiecie, spokojniejsze. Bo ta ostatnia to była żaruba po prostu. Ho, ho, ho. No ale czasem może być. Dobra, to mam też maskę tutaj z Craft Uli. Taki sweterek. Sweterek to wiecie, takie milutkie, cieplutkie, więc chyba będzie pasowało do tych króliczków. Mam dwa tusze, Memento, Desert Sand i Bamboo Leaves. Tu jest nawet po hiszpańsku napisane, tu już potem tak nie było. A nie wiem, zobaczymy. No oczywiście takie ustrojstwo actionowe, długopis i te takie, wiecie, mój sprzęcik, który jest bardzo mi przydatny. I co? Teraz zaczynamy tygodniówkę od 2 do 9 kwietnia. Jak mnie znacie, to wiecie, że ja... Oj, tu się coś ubrudziło. Piszę sobie, wiecie, odręcznie. Muszę sobie tak przyjrzeć, bo ja lekko wymazałam te tutaj moje gryzmołki. Dobra. 9 kwietnia. Teraz sobie zmarzę. Teraz już nie będę używała tego fioletowego, co tutaj był, długopisu. Wiecie, bo tak tych kolorów, bo to już zupełnie inna tygodniówka jest. Tu mam swoje, tak wiecie, ja sobie zawsze tak układam w różny sposób te swoje tabeleczki, żeby co tydzień było troszeczkę inaczej. I tu mam jak zawsze prace skrapowe. I tutaj mam kilka punktorów. Zwykle robię 7. 5, 6, 7. Ale to w zależności od tygodnia. Czasem w większości wystarczają, a często jest ich nawet za dużo. Tu jest do zrobienia. I tutaj też mam kilka. No, 5 albo 6, w zależności ile mam miejsca. I teraz mamy swoje 2-9 kwietnia, czyli mam poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę mam razem. Tak troszeczkę inaczej. I dobra, no to robimy sobie. To tak jak mówiłam, że będę w zeszłym tygodniu, no w zeszłym tygodniu, dwa dni temu oglądaliście, że będę troszeczkę robić te rameczki takie gryzmołkowe. Resztę będę robiła takie, wiecie, proste, ale krzywe. Tutaj też robiłam, jak widzicie. To będzie mniej więcej tak wyglądało jak ostatnio. Z tymi tutaj przeszyciami. No, powiem szczerze, że mi się nawet to podoba. Jest takie, wiecie, fikuśne. Tu jest zupełnie inaczej, ale też jest fajnie. Na pewno do tego wrócę na 100%, bo mi się to dalej podoba. Tu się akurat nic nie zmieniło. O, już widzicie, robię proste, ale krzywe. Śmiesznie to brzmi, proste, ale krzywe. Lepiej to zrobić, tak jak wspominałam właśnie ostatnio, lepiej zrobić je lekko krzywe, ale w całości, że w różnych miejscach, niż wiecie, narysować te odniki i żeby gdzieś tam nam się w jednym miejscu zjechało. I pewnie jak zawsze słyszycie, jak mój kot chrapie. T
tego po prostu czasem się już nie da ukryć. Tutaj też. Ups, powiedziałam za dużo, ale dobra, niech będzie. Środa ma krótszy, wiecie, wpis, więc nie musi być tak dużo. Ja nie mogę z tego kota po prostu. Dobra, tu mamy poniedziałek, wtorek, środa. Zmieściłam się. Już myślałam, że nie. Wtorek. I zawsze daję minkę, jak mi się nie mieści. I tak samo tu będzie, jak mi się jeszcze, znaczy miejsce zostało. Środa. I minka niech będzie uśmiechnięta. To znaczy, że innego dnia tygodnia się nie uśmiecham, ale wiecie. Tu jeszcze musimy zrobić te wszystkie przeszycia. No, tak jak mówiłam, teraz będzie już troszeczkę spokojniej, chociaż ten tydzień wcale nie będzie taki spokojny. Mam trochę zajęć, bo takie moje stałe warsztaty, plus jeszcze dodatkowe, plus jeszcze wyjazd w piątek do Warszawy. Także będzie się trochę działo. No, ale coś trzeba dać radę. Wiecie, o czym myślałam, bo teraz w Warszawie kiedyś był niedaleko od Warszawy Centralnego Paper Concept i on później został zamknięty, a teraz znowu się otworzył i chyba jeszcze bliżej dworca niż był kiedyś. I myślę, że może mi się uda tam zajrzeć, chociaż wiecie co, niczego nie potrzebuję. Ale na bank pójdę, bo będę miała trochę czasu zapewne na pociąg powrotny i co będzie mi się widziło? Po co mam iść do złotych tarasów i wiecie, znowu wylądować u Chińczyka, najeść się jak prosiak. Pójdę do Kupy Koncept i przewalę trochę kasy. Chociaż nie, no śmieję się, nic nie potrzebuję, tylko tylko wiecie jak to jest, nie? Jak nic nie potrzebujemy. O, jakie to ładne, o, jakie to ładne. A tego jeszcze nie mam. Zawsze jest tysiąc rzeczy, których nie mamy, chociaż z takich rzeczy, z Paper Conceptu przydałoby mi się trochę zrobić jakiś zapas kopert. Wiecie, taki tam ja kupuję chyba 15 na 15, 16 na 16 takie. K4 chyba to się nazywają. I w sumie chyba bym tylko to tak potrzebowała. Dobra, poniedziałek, wtorek, środa. Kurczę, którym to robiłam chyba tym kółeczkiem ostatnio. Ja, wiecie, koleżanka teraz, bardzo ją pozdrawiam, jeżeli mnie ogląda. Dowiedziałam się, że zaczęła skrapować. Znaczy, może skrapowała już troszeczkę wcześniej, ale ja o tym nie wiedziałam. No wiecie, wprawia się dopiero dziewczyna, ale już ją poinformowałam, że niech uważa, bo to jest studnia bez dna. Zresztą osoby, które, wiecie, skrapują, dobrze o tym wiedzą. Chociaż, wiecie, im dłużej skrapujemy, tym tych rzeczy mam wrażenie, że jednak trochę mniej nam potrzeba, bo my już całkiem sporo tego mamy, tak? Już mam zwykle osoby, które skrapują tam, nie wiem, 5 czy 7 lat. Już mają te podstawowe sprzęty typu maszynki. Oczywiście mają to też osoby, które skrapują tam, nie wiem, czasami rok i krócej. No, ale takie osoby, które już naprawdę od kilku lat w tym siedzą, mają większość takich rzeczy. Kurczę, mimo to i tak zawsze znajdujemy coś, co nam jeszcze się przyda, tylko pewnie raczej to już nie są sprzęty, tylko właśnie tusze jakieś nowe, jakieś, wiecie, wymyślamy coś właśnie w stylu bullet journal, art journal, że już to nie jest tylko kartkowanie, że to już, wiecie, jest wynajdywanie nowych, wiecie, nowych takich technik, które razem współgrają nam ze scrapbookingiem, że trochę zaczynają miks mediować, a na początku to były tylko kartki, takie wiecie, niewinne, parę bloczków papierów, tusz jakiś taki, wiecie, totalnie zwykły gdzieś tam ze sklepu, wiecie, ja miałam takie tusze na początku, pamiętam chyba dwa kolory, jakiś fioletowy i jeszcze jakiś, i zielony chyba, ale to były takie
Tusze kude w buteleczkach, po prostu wiecie, takie do pieczątek. Masakra w ogóle, jak sobie o tym pomyślę. No ale wiecie, nie, to tak. Najpierw kupujemy jedne tusze, potem wymyśli oksajdy, chociaż oksajdy już dawno były, ale ja tak powiem, dopiero od jakiegoś czasu, tam chyba od roku niecałego, zaczęłam kupować oksajdy. Mam ich dopiero 8, chociaż to i tak nie jest tak mało, wiecie. Bo jak sobie pomyślę, że jeden tusz kosztuje tam jakieś 27 zł, czasami się uda gdzieś tam taniej kupić, a już teraz nawet po 30, no to zaczyna się to robić takie, wiecie, ale zawsze jakiegoś koloru nam jeszcze brakuje. No właśnie, jak zaczęłam bujo, no to częściej znowu używam tych tuszy, więc dokupuję następne. Teraz mi się spodobało właśnie robienie tych plamek, wiecie, tych, które robiłam tutaj. Tych, wiecie, takich rozlanych tuszu. No i wiecie, zawsze coś tam, że jeszcze taki kolor by mi się przydał, chociaż nie mówię, że potrzebuję ich tak dużo, ale chociaż kilka, wiecie, takich głównych kolorów. O, tutaj sobie, wiecie, co, tą sobotę i niedzielę rozdzieliłam taką krechą. Tak sobie pomyślałam, że nie? Że trochę inaczej to zrobię. No i dalej lecimy z naszymi przeszyciami. Troszkę te przeszycia trwają. Trochę czasu zajmują. Chociaż pamiętam, jak zaczynałam rysować sobie przeszycia gdzieś tam na kartkach, to robiłam to z linijką. Fakt, wyglądało to prosto i tak dalej, ale totalnie teraz już tego nie robię. Tak wiecie, jak z docinaniem, nie? Wszystko ładnie prosto, a potem zaczynamy wymyślać, że będziemy sobie obdzierać papiery, nie? I robić krzywe i szarpać. I co mi z tego, że ja sobie kartkę, papier docięłam, wiecie, na gilotynie równo, a go potem całego obszarpałam. Chociaż ja i tak nie robię takich, wiecie, bardzo szarpanych papierów, prac, kartek. Uff, mylę się już. Ale czasami tak delikatnie gdzieś coś tam zrobię i też to całkiem fajnie wygląda. Tylko dla osób, które nie wiedzą, co to jest, znaczy, czym w ogóle się scrapbooking, wiecie, czym my się zajmujemy i że to tak ma być, że to jest celowe, to się dziwią, że ojej, no to takie poszarpane to ma być. Myślą, że to jest po prostu jakieś, wiecie, ktoś podarte im coś daje lub sprzedaje. A to wcale tak nie jest. Hop, 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 hop. I tak wiecie, za karteczka. Hop, 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 hop. A wiecie, jakie to jest uspokajające robienie tych przeszyć? Jak dziecko siedzę z otwartą buzią. Sprawdzę, czy się nagrywa, bo zaś się okaże, że ja to sobie tutaj sama dla siebie. Nie, nagrywa się. Dobra. Miałam coś jeszcze na myśli, żeby powiedzieć i chyba zapomniałam. Myśl mi uciekła. Fajnie to wygląda. No, mi się podoba. Poniedziałek, wtorek, środa. No, jeszcze mała buźka się zmieści. Piątek. Dobra, sobota i niedziela. Mówi się piątek, piąteczek, piątunio, a ja mieszkam w Toruniu i u nas się mówi wtorek, wtoreczek w Toruniu. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Że niestety we wtorek, wtoreczek, w Toruniu dzień tygodnia pracy się nie kończy tak jak w piątek, piąteczek, piątunio. Dziwnie to brzmi. Takie, wiecie. Tu może coś jeszcze jakieś. Nie wiem, co to miałoby być za smark. Gdzie jakimś cudem rozciera mi się. A, nie wiem, co ja zrobiłam. Mam wrażenie, że mi się rozciera.
Długopis. Mikron raczej się zwykle tak nie zachowuje. No czemu? Bo miałam po prostu gdzieś mokrą rękę. Jeszcze muszę dni, miesiące dopisać. Pierwszy, drugi, ale tutaj powinien być od trzeciego. Ale buba. Ale buba, czemu nie mówicie? Trzeci. No i klaps. Dobra, no. Life is brutal. Nie mam korektora, żeby to sobie naprawić. Życie. Myślę, że będzie ładnie. Jeszcze jak nakleimy naklejki, trochę wytuszuję takimi delikatnymi tuszami. Delikatnymi, ups. To jest właśnie całe gumkowanie. Zawsze po prostu gdzieś się tam... Teraz trzeba ten chlew trochę posprzątać. Mały chlewik się zrobił. I tym sweterkiem zrobię, ale właśnie porobię... Tym razem nie robię szczoteczkami, bo mam ich tylko kilka raptem. O, widzicie? To jest Franek, a to jest misia pewnie. Kołaki kocie. Życie. Nie wiem, jak tym się będzie robiło, raczej ciężko. Szczoteczki naprawdę są do takich tych masek super. Ale tym też się coś chyba odbije. Tylko tak przyłożyłam krzywo i to będzie problem. Dobra, będzie ładnie, ale niestety zrobiłam to krzywo. Taki ledwo widoczny będzie. No bo w sumie to jest taki delikatny ten tusz. Też bym nie chciała jakiegoś takiego mega brązowego. Tak, to będzie jakiś vintage photo albo coś jeszcze ciemniejszego. Nie wiem, czy vintage, czy oprócz vintage photo tych z Distressa są jeszcze jakieś takie ciemniejsze tusze? Czy potem dopiero jest jakiś czarny? Nie, no, spoko. Teraz sobie jeszcze zobaczę gdzieś tutaj, może troszeczkę gdzieś tu. Jeszcze zieleń dodam. Dlatego używam z tej strony tylko maskę. Za chwilę na dole sobie drugim kolorem zrobię. Już nie chcę mi się gdzieś tam wycierać, bo mi się chusteczki nawilżane skończyły. Ach, jeszcze... Kurczę, zaraz zapomnę o tym. Na bank, 100%. Wiecie, ten już ta końcówka od Akszona jest beznadziejna. Tamte gąbki są lepsze. No mówię, nie ma tych szczoteczki, ale też ostatnio zauważyłam, że nie ma tych właśnie z białymi gąbeczkami już w Akszonie. Nie wiem, mam nadzieję, że się pojawią, bo bym sobie jeszcze jakiś zapas zrobiła, chociaż mam tam chyba jeszcze z jedno opakowanko. No ale przydałoby się coś tam jeszcze, wiecie, dokupić. Niech leży, niech czeka na swoją kolej. Wiecie, z czasem się zużyją i wtedy będą jak znalazł. No to fajnie to wygląda tak delikatnie, taki wiecie, szweterek. O, a to trochę mocniej pojechałam. Co może sobie, zanim jeszcze zacznę naklejać naklejki, to sobie już zrobię te strony trochę tutaj po brzegach. Myślę, że też tym zieleniu, bo tamten jest taki delikatny, że ledwo to będzie widać. No zupełnie, zobaczcie. Zupełnie coś innego. Tam był po prostu taki strzał kolorystyczny. Ale czasami jest potrzebny, żeby było takie być mega, mega, mega kolorowo. No, tylko ten błąd, no
Będzie raził po oczach. Na pewno trzeci. Teraz już sprawdzę, bo już mam po prostu jakiegoś, wiecie. Trzeci, czwarty, piąty. Piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. Wiecie co, ja zawsze sobie tu robiłam takie podkreślenia, ale ja nie mam takiego pisaczka teraz w żadnym kolorze. Brązowy, jakiś taki złoty, ale to są te pisaki, one się obawiam, one się odbijają na drugiej stronie. Brązik to jest, złotawy. Chociaż nie odbił się jakoś tak mocno. A spróbujemy, chodźcie. Czy potem będzie coś widać w ogóle, jak ja napiszę? Czy mam coś innego jeszcze? Taki brąziak. To też są jakieś, wiecie, akszonowe długopisaki. Ten jest ciemniejszy. To nie. Dobra. Leci. Niech będzie. To nawet fajnie wygląda. Trochę na życie. To akurat był dobry pomysł, teraz to robię. To jest taki jakiś pisak. Że on tak jakby nawet zamalowuje mi czarny długopis. Nie, nie jest źle. Spoko. Bardziej pasuje to, niż bym miała zrobić, wiecie, jakiś tym markerem, nie, zakreślaczem. O właśnie, te zakreślacze Faber-Castell, one są właśnie w paper concept. Zrodziła się myśl. Wiecie co, tu mam taki wózek. On jest duży, ale myślę, że on się tutaj może... Kurde, już go odkleiłam. Nie wiem, czy on mi się tu podoba w ogóle. Wiecie co, może go zrobię tak i go odetnę. I jakiś... Wiewiórkę może wrzucę. Dobra, zaraz o tym pomyślę. Co my tu mamy? Zajączki piękne. Co ja w ogóle gadałam? Że tego tygodnia jest Wielkanoc. No dobra, jest ten wielki tydzień, ale to się zaczyna dopiero od poniedziałku. Że też nikt mnie nie poprawia, ja nie wiem. Jak możecie. No, napis congratulations. Nie, nie, koniecznie. Co, tu są takie fajne kwieciory. Kurczę, one też są takie duże. Może je rozetnę. Chyba jestem genialna. No i teraz jest git. Sarenko. Sarenko, Sarenko, gdzie chcesz być? Idzie? Znalazło się, jest grzybak, jest. Tu jest taki zającek, ale to ja muszę jakiś zający mieć na pewno. Kurczę. Grzybki są, kwiatki są. No to jest chmurka, ale to chmurka. Nie. No ale tego zająca, na przyszły tydzień coś się zorganizuje. Co my tu mamy? Jeszcze mamy kwiatuszka. Kwiatuszek idealny, o, idealny w takim miejscu. Mamy
kokardeczki. Kokardeczki to się zawsze wszędzie nadadzą, nie? O, można je tak wtulić tutaj. To coś jest fajne. To w te kwiatki. Z pod wózka, żeby wystawało. Właśnie w ten wózek miałam jeszcze coś tutaj dołożyć. Czyli mnie to prosto nakleiła. No to jest właśnie cała zabawa w tym wszystkim. Wiewiórka, wiewiórka, wiewiórka może być. Wiewiórka. Wiewiórka musi wychodzić z wózeczka. Dobra, niech będzie jej w niedzielę. Niech ma, niech siedzi. Nie, w taki sposób prawie całe naklejki się wykorzystuje. Zobaczcie, taki pienik, ale to też jest fajne. Oj, przykleił się. Pienik. Grzebek tu, grzebek tam, jeszcze tu jest grzebek. To już chyba koniec będzie. Gdzie coś, bo tu jeszcze jakiś kwiatek. Ten cholerny napis tutaj zakryła. Jakby to zrobić, może go zabić jakoś. No nie mogę tak. Trudno. To chyba już jest git. Stały mi tak naprawdę pojedyncze takie naklejki. Napisów to nie używam do tego. Jakaś kokardka jeszcze. O, tu zaklejemy to. No, niech będzie. A pan Iżyk jest też słodki. Panie Jerzyku. Szybko grzybków. Może tutaj z sarenką razem. Kurczę no. Co za pomysł. Dziwny. Wymyślę, a potem nie wiem, gdzie tego wsadzić. O, widzicie? Idealne miejsce na pieńku. No dobra. To byłoby na tyle. Mamy kolejną tygodnióweczkę. Zaraz po tej super kolorowej trochę łagodności. To wszystko chyba. Zatem widzimy się w następnej tygodniówce. Do zobaczenia. Pa, pa.